Dobrze opisanego sprzętu nie można byłoby omówić bez wskazania gier, które zdobią ten system lub paskudzą. Mega Drive Genesis 32X doczekał się 34 gier wydanych na świecie, niewydanych zaś znanych nam do tej pory na tej liście jest ponad 50. Ale o nich opowiem w następnym odcinku. W trakcie pokazywania dla Was tychże produkcji ocenicie sami, czy jest uzasadniony powód, by dziś sięgnąć po wymęczony portfel w tych czasach i skusić się na fascynującą bibliotekę zajebiaszczych 34 gier na 32X. Gry przeważnie pakowane były w kartonowe pudełka, które bardzo fatalnie znoszą upływ czasu z ich użytkowaniem. Zdarzy się gra z plastikowym pudełkiem, lecz to zdecydowana rzadkość. Sega tłumaczyła się, przy czym zgaduję, że kartridż jest nieco większy od tego z Sega Mega Drive i do tradycyjnego pudełka plastikowego nie zmieściłby się. To jest możliwe, natomiast nie oznacza tego, że kartonowe opakowanie to strzał w dziesiątkę. Prędzej w twarz. Afterburner Complete od Roboto Games z 1995 roku. Któż z weteranów gier wideo nie zna tej zręcznościówki z 1987? To jest przeniesienie doświadczeń z automatów do grzybka od Segi dla dodatku Mega Drive. Napis Complete sugeruje pełne wydanie drugiej części Afterburner z różnicą dodania zmiany sterowania góra-dół i poziomu trudności. Oferuje jednak niższą rozdzielczość obiektów 2D i 30 klatek na sekundę w porównaniu do 60 na automatach. Warto dodać, że w tamtym czasie, w 1995, była to najbardziej dokładna wersja Afterburner 2. Rok później pojawił się na Saturna wyłącznie w Japonii. Latamy fikcyjnym odrzutowcem SSF-14F14 i niszczymy wrogie maszyny zasłaniające nam skrawek ładnego otoczenia, dynamicznie się zmieniającego z morza, wysepek, aż po miasta, lasy i nocną scenerię. Namierzając wielu wrogów i wystrzeliwując pociski, eliminujemy ich. Podobne założenie wystąpi w Panzer Dragoon czy Sonic Adventure. Bardzo szybka, płynna wciąż rozgrywka z wieloma elementami na ekranie. Na nagraniu niezbyt udawało mi się unikać pociski nieprzyjaciela, za to by specjalnie nie przegrywać, można zwolnić odrobinkę maszynę. Oprawa wideo na dobrym poziomie. Widać jak 32X świetnie korzysta ze swoich podzespołów. Szkoda, że to tylko konwersja z automatów. Muzyka daje radę, występuje w innych grach marek od Segi lub od Yu Suzuki'ego, na przykład w Shenmue 3. BC Racers od Core Design wydał Front Street Publishing, zwane jako US Gold, w 1995 roku. Wyścigówka, która styka się z serią Chuck Rock jedynie na zasadzie niektórych postaci z tego uniwersum, znana pod nazwą Chuck Racer i potem Chuck Rally Rocky Racers w trakcie tworzenia. Przedstawiana wersja na 32X nie trafiła na rynek europejski, mimo swoich brytyjskich korzeni w końcu gra jest od Core Design, która jest tylko w USA. To najbardziej zastanawia. BC Racers przypomina schematem Super Mario Kart, tyle że technicznie jest bardziej zaawansowane, skalowanie sprite'ów jako rywali i obiektów dodaje oczekiwanej płynności. Jest też wydanie na Mega CD, które ma się wrażenie, że animacja chrupie. Za to tam pomocniczą postacią można było uderzać innych kierowców z dwóch stron. Na 32X jedynie z prawej strony. Co oznacza spore uwstecznienie. Przeciwnym kontrastem do Mega CD jest dalsze rysowanie obiektów i więcej kolorów na ekranie. Dosyć przyjemna odskocznia od gier podobnych do kartówek tamtych lat. Mająca swoje minusy w postaci swojego poziomu trudności, nawet na łatwym przegrywałem, czy muzyki, która w zestawieniu do Mega CD może być jedynie ciekawostką. Blackthorn od Paradox Development i Interplay, licencje od Blizzarda z października 1995. Akcyjna platformówka w podobie do Prison of Persia czy Another World, oferująca broń do pokonywania rzezimieszków. Rzut rozgrywki jest w dwuwymiarze, za to są prerenderowane postacie trójwymiarowe wraz z usprawnieniami w tłach w stosunku do wersji PC-towej. Jest dosyć brutalna, co widać na filmie. Można rzec, że pokonujemy kolejne sektory rozwalając drzwi, czy rozwiązując łamigłówki, zbierając pomocne przedmioty.
Zginąć można łatwo, za to gra korzysta z systemu haseł. Grafika i muzyka są na dobrym poziomie wykonania. Niestety dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i na rynku brazylijskim. Brutal Unleashed Above the Claw od GameTech, zrobione przez Alternative Reality Technologies z marca 1995 roku. Aktualizacja do gry Brutal Pulse of Fury, które wylądowało tylko na rynku amerykańskim na 32X. Totally Brutal i Brutal Pulse Unleashed to nazwy robocze tej wersji. Bijatyka jeden na jednego w kreskówkowym stylu i myślicie sobie, to pewnie dobrze, czyż nie? Nie, ponieważ gra jest koszmarkiem i to okrutnym. Dodam, że brutalnym, jak sama nazwa tej produkcji. Zajebista animacja jednego z postaci zapowiada miodną wspaniałość. Zagalopowałem się i rozmarzyłem. Potem płynne znikanie pozostałych zwierzęcych mistrzów uderzeń. W sam raz dla fut rozpoczeńców. Miła dla oka jest ilość opcji do wybrania, sam styl zmiany ustawień reprezentujące przyciski na padzie do Mega Drive'a. Wypada kreatywnie. Muzyka w tle nawet dobra, lecz nie krótka. Powtarzająca się pętla zaciska nam uszy do końca. Bohaterowie to sztuka pomyślunku, jakiej fani dowolnej serii nie byliby w stanie się powstydzić. Kung Fu Bunny? Książę Lew? Tai Chita? Jakiś szczur do tego. Panta? Kojot? I cycata lisica? Podano dla niej wagę. Zazwyczaj postacią żeńskim nie przedstawia się wagi. Iwan Niedźwiedź nie, wcale nie ma związku ze Związkiem Radzieckim czy Rosją. A tu czytamy sztuka walki Wojsko Sowieckie. O kurde. Krokodyl. Dalai Lama, prawie jak Dalai Lama w Tybecie. Zapewne kret i uważajcie. Psychokotek. Szczera miłość, tak brzmi jego opis. A jaki ma styl walki? Koci. To wystarczające. Zaczynamy walkę i oczom nie uwierzyłem, gra jest szybka jak Lux Torpeda. Co się dzieje? Jakieś to trzeba mieć zręczne palce, by pokonać U-animatora. Dałem grze szansę i sprawdziłem ustawienia. Występuje coś takiego jak jej prędkość. Zmieniłem na normalną i już jest odrobinkę lepiej. Problem w tym, że wciąż rozgrywka jest chaotyczna i bez należytej taktyki nie da się grać. Najlepiej nawalać przyciski pojedyncze, przez to jest strasznie nudna i powtarzalna zabawa, która sprowadza się do wypróbowania swojego szczęścia. Graficznie karmi nas dość niezłymi tłami, szkoda tylko, że dla większości plansz powtarzają się, mając dla niepoznaki inne kolory i cienie. Nie polecam unikać jak rozsądny człowiek głupoty na świecie. Cosmic Carnage lub w Japonii Cyber Brawl od Almanic i AL Lu z grudnia 1994 roku. Ponownie bijatyka 1 na 1, ale tym razem w kosmicznej i zrobotyzowanej serii, coś czego unikam w grach i nie tylko. 8 przecudaczonych postaci widzimy na ekranie wyboru bohatera i niewiele różniąca się muzyka od tej, którą możemy usłyszeć zazwyczaj na Mega Drive'ie. Może poza kilkoma instrumentami, chociażby bębny. Walka jest ociężała i nawet nieinteresująca. Zwrócić należy fakt na sporych rozmiarów wojowników z płynnymi ruchami, powiedzmy, ponieważ gra lubi troszkę dłużej pomyśleć nad operacjami matematycznymi i chrupie tam, gdzie nie powinna. Roboty lub zbroje ludzi paskudne, sama grafika niezła. Przyjemności to żadnej w graniu nie daje, szalony wybryk natury numer jeden. Darkseid od Frontier Development ze stycznia 1996 roku. Europejska strzelanka kosmiczna w oteksturowanej grafice 3D dla statku niektórych brył asteroid i stacji kosmicznych. Odzwierciedlenie gry Asteroids w nowszym SOSie. Na dzień dobry rzuca się w oczy bardzo dobry obraz trójwymiarowy dla przystawki, która udowadnia swoją moc. Rzeczywiście są spadki animacji przy bliskich odległościach od asteroid czy uderzeń lub też większej ilości obiektów. Na tym polega cała gra, zniszczyć asteroidy na planszy i wrogie statki. Małe techniczne arcydzieło, muzyka chwytliwa, czuć Mega Drive'a w swojej okazałości. Tej gry nie da się uruchomić w trybie NTSC jako jedyna palowska gra.
Darkseid miał zostać wydany w Stanach Zjednoczonych, do czego nie doszło i zachował się ten obrazek. Jest i Doom od Sega of America z 1994 roku, z okolic premiery tejże przystawki w listopadzie. Strzelanka z pierwszej osoby, która dodała do cegiełki gier o tej tematyce. Wersja ta była tworzona na równi z Atari Jaguar, choć na 32X jest to pierwsza edycja konsolowa. Od czego by tu zacząć? Wersja na grzybka posiada 17 poziomów z dwóch rozdziałów gry, z czego jedna to jest dodatkowa mapa, 9 z rozdziału pierwszego, która została przeniesiona na koniec gry. Zaś mapa 8 z drugiego rozdziału została wycięta. Nie wiedzieć czemu. Nie występuje żadna mapa z rozdziału trzeciego, więc mamy niekompletną grę. Znajduje się jeszcze jedna dodatkowa mapka, 9 z rozdziału drugiego, którą odblokowujemy bez oszustw i innych przykrych cheatów. Trzeba grać od początku, od pierwszego poziomu. I ostatni, ten prawdziwy, finałowy. Zabawny jest fakt mylnie opisanej części instrukcji o zapętleniu etapów, kiedy rozpoczniemy poziom 8, spowoduje, że gracz trafi do 15 przed zagraniem w poziomach od 1 do 7. Haha, zamiast tego gracz może ujrzeć złe zakończenie po 15 poziomie, które polega na tym, że otrzymuje po ukończeniu tego 15 poziomu fałszywy wiersz poleceń z DOS-a. Poziomy w tej wersji nie posiadają swoich oryginalnych nazw, a jedynie na przykład epizod pierwszy, mapa pierwsza lub zwyczajnie poziom pierwszy. Dobrze wykonano sterowanie pod kontroler z 6 przyciskami, co jest zalecane grając w przeznaczenie. Broń BFG 9000 nie jest dostępna w normalnej rozgrywce, trzeba użyć kodów do jego aktywacji, a sama broń tak naprawdę znajduje się dopiero w trzecim rozdziale. Dotyczy to też częściowej niewidzialności oraz niektórych wrogów, których to brakuje. Wrogowie między sobą nie walczą, jak w innych wersjach, mogą wciąż zabierać sobie poziom zdrowia. Są do nas skierowani jedynie przodem, nie mają animacji chodzących tyłem czy na bok. Gra miała mieć pierwotnie 4 MB pojemności z proponowanych 3, lecz pośpiech towarzyszący tworzeniu tej wersji sprawił, że trzeci epizod nie trafił ostatecznie do tej wersji, choć prototypowe wersje między 6 a 21 września 1994 roku pokazują, że ROM ma więcej niż 3 MB. Jest ramka dookoła ekranu, choć system jest zdolny do wyświetlania gry w pełnym ekranie 320x224, choć zdecydowano się na pokrycie akcji gry ramką z powodu wydajności dość niskiej. Brakuje wielu obiektów i tekstur, a demony budzą się wtedy, kiedy gracz stanie bezpośrednio w ich promieniu. Jak widać, 32X-owa wersja jest pełna kompromisów, do tego muzyka, która korzysta wyłącznie z Yamahy 2612 zamiast 32X-owego PWM, przez co brzmi pokracznie, przez pośpiech. Źle dobrane pierdnięcia odpychają. W grze jest wybór poziomów, jednakże lepiej zagrać od początku, jeśli chcemy lepszego finału. Śmiga przeważnie w 15-20 klatkach, co woła o pomstę do nieba. Nieco lepiej i tak od wydania na 3DO czy nawet na Super Nintendo. Doradzam sprawdzić ten szpil w ramach ciekawostki. FIFA Soccer 96 od Extended Play Productions i Proud Entertainment, wydawca legendarne Electronic Arts i licencja od FIFA z listopada 1995 roku. Drugi europejski tytuł na wyłączność, który był reklamowany w Stanach Zjednoczonych. Czego się spodziewać po FIFA? Na tym grzybkowym wydaniu można wiele ujrzeć. Muzyczka identyczna jak na wydaniu Sega Mega Drive. Menu trochę inne, z szybko popierniczającą piłką, która chyba poleci w kosmos. Niby nic odkrywczego po menusach. No to mamy pułapkę, gdyż gra jest mieszanką sceny dwuwymiarowej i perspektywy trójwymiarowej. Stadion jest złożony z brył, piłkarze i sama piłka to sprajty. Dźwięki kibiców żywcem wzięte z Sega Mega Drive. Wracając do postaci, są one większe niż odpowiedniki na Mega Drive. Sterowanie te same co na wersji bliźniaczej, jednak scena trójwymiarowa daje efekt świeżości jedynie w tej kategorii. Gra nie posiada blokady regionalnej. Wypróbowałem kilka ujęć kamery i powiedzmy, że jest to przed Saturn. Do tego ruchoma kamera zbliżająca się i obracająca sprawia, iż akcja jest bardziej dynamiczna niż pierwsza FIFA i FIFA 95.
Golf Magazine 36 Great Hall Starring Fred Couples. Magazyn golfu prezentuje 36 wspaniałych dołków przy Fredzie Couples od Flashpoint Productions z początku 1995. Jedyna gra o golfie. Kto nie lubi tego relaksacyjnego sportu? Ekran tytułowy pokazuje nam Fred Couplesa, który wita nas w swojej grze. Dla fanów tego sportu zapowiada się miło, gdyż jest szeroki wachlarz zmiany ustawień i dodania kilku efektów pomocniczych, jak trajektoria lotu piłki czy rzeźby terenu. Odbijamy piłkę wybranym kijkiem i wyrabiamy się w dopuszczalnej ilości uderzeń. Prezentacja pola golfowego mieni się w ładnych scenariach dobrze wykonanych zdjęć z terenu. Animacja golfisty zrywa gałki oczne, a dźwięki nam towarzyszące mogą uczynić grę audio realistyczną. Planowane były wersje na Mega CD i Mega CD 32X, ale z tych planów oczywiście nici. Knuckles Chaotix lub w Japonii Chaotix od Sega CS, poprzednio jako Research and Development 2, z kwietnia 1995 roku. Platformówka 2D z elementami trójwymiarowymi spokrewniona z serią Sonic the Hedgehog. Samego jeża tu nie ma, pojawia się jedynie podczas listy płac po zakończeniu gry. Bardzo przekombinowana produkcja, w której sterujemy Knucklesem i innymi z tzw. grupy Chaotix. Charmy pszczołą, kameleonem Espio, Wektorem Krokodylem i Mightym Pancernikiem. Każdy z nich oferuje swoje zdolności. Knux wspina się, Charmy lata, Mighty odbija się od ściany i tym podobne. Tu zastosowano tak zwaną wiązkę z pierścieniami, która łączy dwóch bohaterów w jedną drużynę celem przejścia losowo wygenerowanego poziomu z pięciu światów. Pewnie po to, by nadać grze różnorodności. Brzmi dobrze ta linka wzajemnego wsparcia? No niekoniecznie. Sęk w tym, że często druga wybrana przez nas postać losowo nie pomaga i zdarza się utknięcie, stąd jest możliwość zagrania w dwie osoby, może wtedy jest prościej. Opieranie się na tej lince jest nerwogenne, gdyż często też lądujesz tam, gdzie nie chcesz, a nie masz wyjścia i idziesz dalej. Rozgrywka bywa szybka, jak to w serii Sonic, jednak większą uwagę przeniesiono na współpracę i zwiedzanie. Na planszach dość ładnie namalowanych rozbijamy monitory z pierścieniami, zmianą rozmiaru na większy rozpikselowany sprite czy mniejszy, osłonę czy nieśmiertelność. Nowością są bonusowe mini etapy, w które wchodzimy poprzez ukryte większe obręcze. Tam zbieramy punkty pierścienie w tubie lecąc w dół. Można ów lot przyspieszyć lub zwolnić niszcząc stosowny bloczek. Kończąc etap z 50 pierścieniami, rozpoczynamy specjalny etap, w którym zbieramy niebieskie kule po dwa razy na fragment nieoteksturowanych światów trójwymiarowych, zdobywając ostatecznie pierścień chaosu, w przeciwieństwie do szmaragdów, dzięki którym dostajemy lepsze zakończenie na końcu gry. Stylistycznie przedstawia się bajerancko, od ilości kolorów na aktach, postaciach, obiektach 3D czy obracaniu, skalowaniu przedmiotów w odpowiedniej płynności. Momentami są spowolnienia, raczej przy otoczeniu trójwymiarowym. Muzyka jest arcydziełem i stanowi udany akompaniament dla 32X. W Knuckles Chaotix można zapisywać stan gry automatycznie po ukończonym etapie lub ręcznie, gdy przejdziemy dany etap i wyjdziemy z New Trojic High Zone, czyli hali, w której wybieramy drucha i poziom. Kierowanie w trybie niby współdziałania nastręcza wyzwaniom. Sega dodała tryb treningu, który eliminuje najpewniej wasze zmartwienia. Ukryta kolejna perła na 32X miała doczekać się pojawienia w składance Sonic Gems Collection, lecz emulacja przystawki wykluczyła obecność tej gry w tej składance. Może kiedyś doczekamy się pojawienia tejże różnie odbieranej przez fanów produkcji. Moja ulubiona. Kolibri od Novotrade International z października 1995. Sympatycy zwierząt, możecie zakochać się w tej grze. Niepozorny kolibr na przepięknej ilustracji z obfitością barw ukazuje nam strzelankę. Nie przesłyszeliście się. Kolibri jest grą od Eda Annunziaty, który wykreował Echo the Dolphin i współtworzył przy Vectormanie czy Mr. Bones na Saturnie. Latamy sobie po mapce pełnej motyli i innych kolibrów i zastanawiamy się, co należy zrobić. Trochę się rozejrzałem. Z dala od ropuchy, bo zje nasze maleństwo. Więc gdzie tu latać? Może następna gra?
A nie, okazuje się, że należy zapylić kielich kwiata na prawo od tej bezczelnej ropuchy. Jest to strzelanka z tego powodu, że pokonujemy w ten sposób insekty i inne draki. Przeróżna gama pocisków jest dostępna od razu i naszym zadaniem jest likwidować przeszkody na mapie, przyczyniając się do pojawienia się większej ilości koliberków. O, jakie to urocze! System gry wykorzystuje hasła, co usprawnia przechodzenie tej wyjątkowej perły ukrytej. Przyznajcie, otoczenie wygląda cudnie. Te krajobrazy, animacje i ilość obiektów robi wrażenie wraz z przewijaniem teł. Przygrywająca muzyczka daje charakteru miłego dla ucha, wesołego i też poważniejszego brzmienia. Jedna z unikalnych gier na 32X do przetestowania. Metalhead od Segi z lutego 1995. Strzelanka z pierwszej i trzeciej osoby z mechem, który niszczy wrogie pojazdy i roboty na mapce przypominającej miasto. Jedna z kilku gier wykorzystująca pełne oteksturowanie figur 3D z jego rysowaniem. Rysowaniem dość bliskim oraz uderzającą ilością klatek na poziomie 10, 12, 15. Wytrzymałem to podczas nagrania dla Was. Sporo jest digitalizowanych głosów, w końcu 3 MB na kartridżu to się udało zmieścić. Pokracznie wyglądają pseudoanimowane zdjęcia naszego dowódcy, który przekazuje cenne informacje dotyczące misji. Sega, jak mogliście? Kierowanie samymi robotami nigdy do lekkich nie należało, choć tu idzie znieść tą toporność. Jak to bywa w tych grach, niszczymy cokolwiek, co się rusza. Nie chcę skłamać, grafika trójwymiarowa w tej grze mi się podoba. Widać zdolność operowania geometrią 3D, w zbliżony sposób afiniczny, jak to ma miejsce w Sega Saturn czy PlayStation, gdzie nie ma zachowanej perspektywy przy maksymalnym zbliżeniu na teksturę, czy kątów prostych. Minimapa na początku podpowiada o postępie w likwidacji przeróżnych wrogów, lecz zapewne emulator potem powodował jej miganie i błądziłem nieco na pierwszej misji. Dźwiękowo zaś głównie Yamaha 2612 przygrywa z dodatkowym instrumentem perkusji od PWM. Co ciekawe, misja niezaliczona nie oznacza końca gry, a przeniesienie do następnej. Przyzwoita propozycja dla ulubieńców dużych machin sterujących. Our bomber will take care of the remaining forces. You must eliminate all mechs in your area. Mortal Kombat 2 od The Grey Team i Proud Entertainment z marca 1995. MK2 na 32X brzmi jak dołożenie do uderzenia w nohal. Byłbym tu ostrożny i daleki do zachwytu, gdyż jest to kod gry od Mega Drive'a, tylko z subtelnymi zmianami, które marnie się mają do obietnic przed premierą takiej twarzo uderzanki. Wersja ta miała trafić na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia w 1994, potem przenoszono premierę na styczeń i finalnie na marzec w 1995. Większość teł i ozdób menu wyświetlana jest przez Mega Drive'a. Sam 32X dodaje postaciom więcej barw i bardziej złożone cienie, co z kolei pozbawia nieco kolorów w elementach tła dla Mega Drive'a. Efekty dźwiękowe z 32X są zbliżone do wersji z automatów oraz posiada więcej dialogów, których nie usłyszymy na Mega Drive'ie. Z powodu krótkiego czasu przygotowania wersji muzyka pochodzi bezpośrednio z Mega Drive'a. Zważywszy na tyle cięć, recenzje były niepochwalające w dużej mierze. Wspominano jedynie jeszcze o spójniejszym sterowaniu niż na Super Nintendo. Tego już nie badałem, strasznie źle mi się w to grało do tego materiału, co upublicznię i najwyżej schowam się w cień. Round two. Fight. Motocross Championship od Artek Studio ze stycznia 1995. Jedyna gra z motocyklem terenowym. Wyjątkowo, cóż za zdziwienie, paskudnie wykonana ścigałka. Nie mam na myśli jaskiniowej grafiki czy dźwięków przed wynalezieniem dźwięku, a sama płynność jest cierniem na czole. Tak się źle w to gra, że szkoda czasu na dalsze dywagacje. Spróbujcie wszystkich 12 tras i dowiecie się, co jest prawdziwym cierpieniem, a nie 30 klatek obecnie to pokaz slajdów. Będziecie błagać, by nawet 25 klatek w grach obecnie byłoby absolutnym minimum.
NBA Jam Tournament Edition od Iguana Entertainment i The White Team z maja 1995. Oprócz tego, że są w lepszej jakości głosy prowadzącego mecz i nieco bogatsza szata graficzna, za wiele nie wspomnę o tym wydaniu. Stare dobre NBA Jam. Na co zwróciłem uwagę, to miłe dla oka przejście od wydawcy do studia tworzącego grę. NFL Quarterback Club z lipca 1995 roku. Futbol amerykański. Jaki był cel wydawania tej gry w Europie? Co innego w Stanach Zjednoczonych czy Japonii? Tamtego rodzaju sport ma się dobrze. Ja jako Europejczyk z Polski nie wiem, co robię i dlaczego to robię. Znam podstawowe zasady gry z 6 punktami z przyłożeniem. I w sumie tyle. Skalowane postacie w porównaniu do zmiany sprite'ów na Mega Drive robią wrażenie, tylko dla miłośników owego sportu. Ciekawostka dotycząca Mega Drive'a jest taka, że okładka japońska zawiera europejską z przyklejonymi naklejkami w języku japońskim, zaś na 32X jest tak, jak powinno być zazwyczaj. No niesłychane. Pitfall the Mayan Adventure od Zombie Virtual Reality Entertainment i Big Bang Software z października 1995 roku. Kolejna gra z serii Pitfall, sięgająca korzeni Atari 2600, wydana jedynie w Stanach Zjednoczonych. Jest to produkcja z kilku wspólnych gier dla Mega Drive'a Genesis, Mega CD i 32X. Platformówka z udziałem syna Harego Pitfalla, Harego Juniora. Przemierzamy zapomniane dżungle dawnej cywilizacji Majów w pogoni za skarbami. Charakteryzuje się płynnymi animacjami duszków i dość bogatą scenerią. Na 32X jest barwniej, za to płynność jest pozostawiająca wiele do życzenia dla przewijania tełczy sprite'ów w 30 klatkach. Oferuje za to ekskluzywne 3 etapy, tak jak Mega CD, mając na pokładzie razem 14 plansz. Nic odkrywczego. Czekaj, bo mnie teraz... Jeszcze raz.